Znajdujemy się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wschowa. To jest program Kwadrans z książką. Muszę powiedzieć, że to już trzeci sezon wraz z Małgosią Wojnarowską. Dzisiaj zaczniemy od książki Szczepana Twardocha, Król. Szczepan Twardoch, jeżeli ktoś śledzi polską literaturę, to jeden z bardziej znanych i utalentowanych pisarzy, być może nawet najbardziej utalentowany pisarz na polskiej scenie literackiej. To jest jego kolejna powieść. Nam się udało omówić jakiś czas temu Dracha. Teraz przechodzimy do Króla. Król to powieść osadzona w Warszawie w roku 37, ale również w 87, w dwóch miejscach czasowych. Opowiada o żydowskich gangsterach. Głównym bohaterem jest Jakub Shapiro, który jest bokserem, jest pięknym, chciałem powiedzieć, młodzieńcem, mężczyzną. No właśnie nie jest już młodzieńcem. W średnim wieku. W którym, ale nadal piękny. W którym kochają się wszystkie kobiety, wszyscy się go też boją na mieście. No i właściwie do tego sprowadza się cała powieść, z którą mam bardzo poważny problem. Wydaje się, że to jest bardzo niesprawiedliwa ocena. Powieść, gdyby się skupiała tylko na Jakubie Shapiro, byłaby powieścią może i nudną, bo Jakub Shapiro jest być może trochę tendencyjny. Jest gangsterem i wszyscy się go boją, ale jednak to człowiek o gołębim sercu, z dużym poczuciem sprawiedliwości, który morduje, ale jakieś tam poczucie moralne w nim jest i wie, że czasami źle robi. No jest osadzony tak, jak jest i jest tym, kim jest i tym ale się stał. Ale wierzysz w to gołębie serce? Bo mnie właśnie Twardoch nie przekonuje do tego gołębiego serca. Ja uważam, że nie. Ja uważam, że Jakub Shapiro chciałby się po prostu jakoś tłumaczyć. Chciałby pokazać tą swoją wrażliwość, ale całe jego życie i to, co robi, temu zaprzecza. No ale mamy tutaj... tutaj jest pierwsza zagwozdka z narratorem i nie możemy zbytnio o tym dużo mówić, ponieważ... Ale każdy, kto czytał Twardocha... wie, że chodzi o to, że z narratorem mamy problem, bo zepsujemy świetną niespodziankę. Niektórzy twierdzą, że jest to niespodzianka na siłę, niektórzy twierdzą, że jest to niespodzianka psychologicznie niewłaściwa, nieprawdziwa, niemożliwa. Ale niektórzy też twierdzą, że ta początkowa konstrukcja tego bohatera i to, co czytelnikowi się wydaje, jest właśnie psychologicznie nie do zaakceptowania. Dlatego zakończenie wygląda tak, jak wygląda, bo ono wychodzi naprzeciw prawdzie psychologicznej. A czy jest to też świetną ożywczą rzeczą w książce, te pewne zmiany, które następują. Natomiast faktycznie, co do tej psychologii, ja czytając miałam także poczucie, że coś tu nie gra, chociaż obserwując w literaturze, świecie, zachowanie ludzi, uważam, że psychika ludzka jest tak zaskakująca, że gdyby tak się zdarzyło, powiedzmy, gdyby to była prawdziwa historia i zdarzyłoby się, że ofiara staje się jakby przyjacielem czy kimś ważnym dla mordercy, już mnie to dzisiaj nie zdziwi. Mimo że pewien opór oczywiście następuje w czasie, kiedy się to czyta, i zdziwienie. Później faktycznie dla mnie sprytnie Twardoch z tego wychodzi i obronną ręką. Zresztą to jest jakby pierwsza rzecz, która mi się mimo wszystko podoba, chociaż w większości się nie podoba. Druga sprawa, która bardzo mi się podoba, to nie jest tylko... To jest powieść gangsterska i ewidentnie, i nie rozumiem, dlaczego by nie mogła taka być. Ja nienawidzę opowieści gangsterskich, jak i westernów, i w ostatnim czasie okazuje się, sama sobie daje po łapkach, bo okazuje się, że można polubić powieść gangsterską czy gangsterów, bo ja niewątpliwie bardzo lubię tych bohaterów, mimo okropnych rzeczy, które oni robią. Ale są tutaj bohaterowie, bo poza świetnie skrojonym Jakubem Shapiro, pozostali są tłem. A ja uważam, że są świetnym tłem. Bardzo... Dlaczego? Bo wszyscy są jednowymiarowi. Jakub Shapiro jako jedyny z tych wszystkich bohaterów, poza tym, że jest brutalnym gangsterem, tnie ciała na kawałki, podpala, wyrzuca, bije się z kim się, kto mu wejdzie w drogę, to ma te, tak jak powiedziałaś, gołębie serce, co mnie trochę nie przekonuje. Jedyny wpływ, jaki na niego mają, to kobiety.
I teraz wróćmy do tego. Kaplica, Radziwiłek, a przede wszystkim mój ukochany Pantaleon. Uważam, że one są, te postacie są świetne. I nic mi w nich nie brakuje. I wcale nie uważam. Aczkolwiek jednowymiarowe. Właśnie, że ja nie uważam. Nie uważam, że Pantaleon jest postacią jednowymiarową. Tu absolutnie się z tym nie zgodzę, bo w tej postaci dzieje się tyle w jego głowie i w związku z tym, kim on jest, właściwie czym się staje, jak się zmienia, że no nie zgodzę się z tobą. Najsłabszymi bohaterkami książki Twardocha są kobiety. Faktycznie postacie kobiece wypadają dla mnie u niego blado, nieprzekonująco. A nie uważasz, że u Szczepana Twardocha cała ta konstrukcja powieści, cały ten świat, który stworzył, jest właśnie taki? Bo czego się możemy dowiedzieć z tego świata? Kobiety są oddane i kochają pięknych mężczyzn, którzy mają pieniądze i władzę w mieście. Jeżeli tego nie ma, to są jak matka jednego z bohaterów, młodego Żyda, o którym tutaj jest również sporo, która nie ma pieniędzy, której syn nie szanuje. Nie sądzę, żeby Emilia Shapiro kochała swojego męża tylko z powodu tego, że jest złym chłopcem i ma pieniądze. Absolutnie się z tym nie zgadzam, że o jego kochance nie wspomnę. Wręcz przeciwnie. Ale jeszcze zapominasz o czymś ważnym, bo to tylko o tych negatywnych rzeczach. Po pierwsze, powieść się świetnie czyta. Jest to gangsterka wysokiego lotu, więc jest brutalnie, regularnie, w tempie, więc to jest absolutny hit, bo po prostu to się połyka jak najlepszy film i w ogóle nie zauważasz, że to jest książka, bo to leci, pędzi. Kolejna świetna rzecz, Warszawa, 37 rok. I lewicujący Żydzi i faszyzujący, i pokazanie tych... Polacy. Tak, i pokazanie tych skrajnych, ich poglądów. I naprawdę jemu się to bardzo sprytnie i zgrabnie udało i to wszystko się trzyma kupy i nie nudzi, co najważniejsze. Kolejna rzecz, bardzo pięknie, mój ulubiony moment, bo przenosimy się później do lat 80. w Izraelu i widzimy pewien upadek, koniec starego człowieka, ale też obumieranie jego ciała. Uważam, że to jest fascynujące. Obumieranie pamięci, oszukiwanie tej pamięci i tego, co się z nim dzieje. To jest jedna z moich też ulubionych rzeczy. A nie uważasz, że to jest taka typowa konstrukcja dla polskich bohaterów, czy to literackich, czy filmowych? No to nie tylko polskich. Czyli silny bohater, kobiety go kochają, a on sam jest trochę taki wewnętrznie rozbity. No ale to jest taka trochę powieść, to jest konwencja powieści gangsterskiej, no troszeczkę to jest zbudowane na pewnej sztampie, ale to absolutnie nic tutaj w tym nie przeszkadza. Co byś chciał, żeby Shapiro został z Żyda katolikiem, ubrał habit i stał się zakonnikiem rozdającym bułeczki w getcie? No nie wiem, co byś chciał. Jakiej zmiany w osobowości? Czym chcesz by go pogłębić? Czy ta, nie wiem, safony? No, bez sensu to jest. Ja bym chciał, żeby Twardoch mnie zaskoczył. Przedstawia mi konwencjonalny świat, który był przedstawiany. Ale świetnie przedstawiony, bardzo dobrze zrobiony. Książka, która oprócz bardzo czystej i mocnej rozrywki, takiej naprawdę wysokiego lotu, można by było stwierdzić, że takiej męskiej, co jest, uważam, niesprawiedliwe z tymi podziałami, ale po prostu to się genialnie czyta. Plus daje naprawdę takie, dobra, to nie jest główny temat tej książki, ale pokazując nam tą Warszawę, również tą jej brudną twarz, ten antysemityzm przedwojenny, pokazuje nam świetnie, jak blisko jesteśmy powtórki z sytuacji i nikt w obecnym współczesnym świecie się w ogóle nie budzi, nawet się nie zastanawia. Oto wiesz, co mi się tutaj podoba? Właśnie ten spór pomiędzy lewicującymi Żydami a faszyzującymi Polakami, bo to tutaj podejrzewam twardo, chociaż być może się mylę, że to również jest w pewnym sensie diagnoza współczesnej Polski. To znaczy te faszyzujące albo blisko faszyzujące ruchy narodowościowe gdzieś jakieś, tutaj tak. Na obrzeżach się pojawiają, rosną, od czasu do czasu ma się wrażenie, że rosną w siłę i Twardoch mówi tak,
trzeba się z nimi bić, to znaczy nie można im odpuszczać, nie można pozwolić im, aby zrobili jakiś krok naprzód. Tutaj trzeba wyraźnie postawić granice, zasieki i w każdy możliwy sposób ten faszyzujący świat trzeba odsuwać, ale diagnoza Twardocha, bo umiejscowił tę powieść w 1937 roku, wiadomo co się dzieje w 1939, jest taka. Jeżeli pozwoli się temu faszyzującym ideom rozrastać, no to kończy się oczywiście tragedią. To też nie jest znowu nic nowego, ale z drugiej strony we współczesnej Polsce to o tym warto mówić, warto przypominać i warto pokazywać taki świat, gdzie lewicujący Żydzi rozprawiają się z faszyzującymi Polakami. I to też tak pozytywnie nakręca czytelnika, bo myśli sobie, jeżeli oczywiście w głowie ma różnego rodzaju idee, tak jest, nie pozwolimy faszyzującym Polakom, czy w ogóle ideom faszystowskim panoszyć się w kraju. Będziemy tutaj bronić jakichś humanistycznych wartości. I to jest fajne, bo to rzeczywiście, jak ja czytam o tym, w jaki sposób oni walczą z tymi faszyzującymi Polakami, aczkolwiek to właśnie faszyzujący Polacy robią wiele złego i głównemu bohaterowi, i tej całej żydowskiej, gangsterskiej grupie. I powiem jeszcze, podoba mi się jedna scena, bardzo, i myślałem, że to pójdzie trochę w tym kierunku. Jest scena erotyczna, Emilia i Jakub Szapiro, podgląda ich 17-letni chłopak i Emilia mówi do tego chłopaka, czy się przyłączy. I pomyślałem sobie, wow, wychodzi Twardoch trochę poza taką sztampę. Nie? I pokazuje też kobietę trochę w innym wymiarze, bo ta kobieta u Twardocha to jest kobieta, która właściwie jest w domu, bo powieść jest poświęcona mężczyznom, znaczy, są takie typowe te kobiety, tak? Jest jakaś kochanka, prostytutka, jest femme fatale, taka najsłabsza, no i taka typowa żona, no, trochę to jest ten podział taki nudnawy i te kobiety tam są mdłe po prostu. Bardzo ciekawe też są, w moim odczuciu, bo one też przełamują trochę w tej książce, homoseksualne historie związane z faszyzującymi Polakami. Znaczy, to ja myślę sobie, że to jest taki psztyczek w nos od Twardocha i też mi się bardzo podobał, ale to jest... On tak próbuje dociec, skąd się biorą takie, że jak ktoś jest taki atakujący i fanatyczny, to się bierze często z lęków. A te lęki wynikają też z tego, że coś z nami jest nie tak. Albo z tajemnicą, którą nie chcemy ujawnić. Tak, to jest ciekawe. Dobrze, Szczepan Twardoch. Ja polecam. Powieść Król, wydana w 2016 roku. O tej powieści mówiło się, że to jest być może najważniejsza powieść Polska 2016 roku, ale były też takie głosy, że na miano jednej z ważniejszych powieści przysłużyła się bardzo dobra kampania reklamowa tej książki i to ona sprawiła, że wszyscy po nią sięgają i wszyscy o niej mówią i niektórzy robią zarzut Twardochowi, że tak naprawdę nie literatura wygrywa w przypadku tej książki, ale dobry marketing. A teraz polecamy książki, które można wypożyczyć w bibliotece? Tak, można. W moim przypadku można wszystkie. To proszę, Małgosia ma trzy książki. Ja mam trzy książki, ponieważ mieliśmy długą przerwę przed trzecim sezonem, więc zasłużyłam sobie na mówienie o książkach, ale mam mało czasu, więc się już spieszę. Na początek Aleksandra Zieniska, to też jest książka z zeszłego roku, ale była wydana pod koniec roku i tak przeszła, raczej doceniono ją, ale uważam, że mówiono o niej za mało, bo to jest rewelacyjna historia obłędu pewnej młodej dziewczyny i tego, jak ona jest traktowana, bo to jest środowisko wiejskie, przez swoją rodzinę i środowisko z tej wsi, jak łatwo wydajemy opinię o ludziach i jak możemy ich skrzywdzić. Ale oprócz tego jest to historia szaleństwa opartego na pewnej tajemnicy, bo to szaleństwo wzięło się z tajemnicy. Bura i szał to nie jest książka dla każdego, ponieważ jest książką wymagającą ze względu na to, że tam zdarzenia się po prostu między sobą przeplatają i trzeba pilnie to czytać, ale jest to jedna z lepszych polskich powieści, jakie czytałam i myślę, że Rafałowi bardziej by się podobało od Króla.
jest rewelacyjna właśnie, że Aleksandra Zielińska daje tutaj po łapach wszystkim tym, którzy ludzi marginalizują z powodu choroby, niepełnosprawności i robi to bardzo dotkliwie. To boli, jak się czyta. Jest to pięknie napisane, po prostu genialne, małe, genialne cudeńko, które gdzieś tam po cichu przeszło. Żałuję bardzo, że tak cicho. Kolejna książka jest nadal na poważne tematy, ale dzięki temu, że jest opowiedziana z perspektywy dziecka, to bardzo się dobrze czyta, bo o bardzo trudnej, powojennej historii Polski mówi z perspektywy dziecka i trochę wprowadza to humoru do jednak mimo wszystko strasznych czasów i strasznych historii. To jest w ogóle moje pierwsze spotkanie z Magdaleną Parys i żałowałam po przeczytaniu tej książki, że jeszcze nie przeczytałam więcej jej książek, bo oprócz tego, że jest bardzo fajną kobietą i taką przede wszystkim jako felietonistkę osobę widziałam, to jest genialną pisarką. Historia powojenna, bliźniaczek, są to Niemki, u nich pracuje na gospodarstwie w czasie wojny Polak. Oczywiście jest miłość, jest romans, jest niechciana ciąża i ucieczka jednej z sióstr do Polski. I między tymi siostrami z powodu tego Polaka dochodzi do w zasadzie wojny takiej uczuciowej, która już nigdy, ten topór wojenny nie zostaje zakopany, a o tym, jak to się dzieje, dowiadujemy się później. Ale oprócz tego mamy historię małej dziewczynki, która opowiada o zmianach w małżeństwie jej rodziców, o zmianach w Polsce po wojnie. Genialna, prosta, zabawna, no kolejne cudeńko. O niej się mówiło trochę więcej i doceniało się ją bardziej, ale naprawdę warto ją skorzystać, bo jest w bibliotece. I ostatnia, no to już jest majstersztyk, nie wiem, to jest po prostu genialna powieść. To jest powieść, którą przeczytałam na początku tego roku, dobry początek roku, Syn Filipa Mayera. Mówię o niej dlatego teraz szybko i tak pokrótce, dlatego że zaraz będzie serial i fanów serialu od razu zachęcam, bo to będzie dobry serial, bo książka jest genialna. Mamy tutaj po prostu całą historię Teksasu od początku, czyli historię z Indianami, bo główny bohater, protoplasta rodu, zostaje jako młody chłopak porwany przez Indian. Jest najbardziej krwawa, najwspanialsza część tej książki, właśnie ta historia życia tego białego chłopaka i Indian. On oczywiście wraca do świata, zakłada rodzinę i mamy kolejne pokolenia w niej ułożone i tego, jak Ameryka się zmieniła, ale dokładnie jeden stan, Teksas, i jak od hodowców bydła stajemy się wielkimi właścicielami rafinerii ropy i jak upada człowiek, jak upada ród. No, wspaniała, jest w bibliotece, naprawdę żal, żeby stała na półce, bo to się czyta prawie tak dobrze, że jak twardocha. Cudowna. A ja polecam, proszę Państwa, klasykę Stanisława Wyspiańskiego, dramat Klątwa. W tym roku cała Polska czyta Stanisława Wyspiańskiego, ale znany dramat, dla wielu pewnie nudny i nie do przejścia, czyli Wesele. A ja chcę zaapelować, bo para prezydencka też temu przyklasnęła. To narodowe czytanie. Oczywiście, narodowe czytanie i poleca i będzie czytała. I chciałem zaapelować do pary prezydenckiej, nie czytajcie Wesela, przeczytajcie Klątwę. I niech cała Polska czyta Klątwę. Dlaczego? Między innymi dlatego, że w Teatrze Powszechnym niedawno wystawiono Klątwę i wzbudziła rzeczywiście narodową dyskusję na temat tego, co wolno, a czego nie wolno pokazywać w teatrze. A sama Klątwa Wyspiańskiego, bo być może Państwo nie wiecie, że Wyspiański pisał takie rzeczy, a niestety pisał. I to jest tak współczesne i wciąż aktualne, że aż chwilami strach pomyśleć. A mianowicie, historia dotyczy księdza, który ma dwoje dzieci z kobietą, którą kocha, a która jest w pewnym sensie u niego gosposią. Lud wiejski uprawia pola, a pola nie przynoszą plonów, a więc postanawia przeprosić Pana Boga, ale nie będzie to robiła za pomocą księdza, no, który niestety żyje w ich rozumieniu w grzechu, ale za pomocą kogoś innego. Kończy się ta cała historia tym, że ta biedna kobieta, matka tych dwojga dzieci, spala dwoje swoich dzieci i sama również umiera. Ksiądz przeżywa. To wszystko napisał Wyspiański dawno, dawno, dawno
temu i jakby dyskutuje w tym swoim dramacie i rozmawia o polskim katolicyzmie. O polskim katolicyzmie, ale też i o współczesności mowa jest w Teatrze Współczesnym w Warszawie, który również wystawia klątwę. I gdyby, myślę, tylko ta klątwa, gdyby reżyser tylko pokazał to, co jest w tym dramacie, to również wzbudziłoby duże emocje. A on tam idzie trochę dalej. I na przykład jedna z takich scen, która budzi jedne z największych emocji, to fellatio, robione w figurze Jana Pawła II. Tak, wiesz, Rafał, i tutaj znowu ty będziesz się tym zachwycał. Teatr wychodzi poza swoje ramy. Ja uważam, że to jest jakiś dramat współczesnego, że nie potrafimy czymś symbolicznie o czymś powiedzieć, tylko musimy robić takie rzeczy. To znaczy potrafimy symbolicznie mówić. Ja nie wiem. Ale wiesz co, jest w tym kraju, bo to co chwilę, od czasu do czasu taka lawa z wulkanu wypływa, wybucha coś, bo żyjemy w świecie poprawności politycznej i o pewnych sprawach się nie mówi. I to gdzieś buzuje w różnych środowiskach i w końcu wybucha właśnie w taki sposób nie do przyjęcia. Budzi to wielkie emocje. No budzi. I czasami jest to fellatio robione Janowi Pawłowi II, a czasami z drugiej strony ktoś bije Romów lub jakichś uchodźców, dlatego że w debacie publicznej pewne rzeczy w ogóle nie są brane pod uwagę, albo się je zamiata pod dywan. I czasami ma się wrażenie, że dyskusja jest właśnie o tym, że tak się nie powinno robić, nie powinno się takich rzeczy wystawiać, tak jak mówisz, można to pokazać w sposób symboliczny, a moim zdaniem dyskusja powinna toczyć się w taki sposób. Nie potrafimy rozmawiać o rzeczach ważnych, zamiatamy je pod dywan i nie możemy się dziwić, że czasami właśnie w ten sposób pewne rzeczy wychodzą. Ale możemy się na to nie zgadzać. Albo być temu przeciwni. Oczywiście. A przypominam ci, że prawo do niezgadzania się i do sprzeciwiania takiej formie pokazywania swoich tam poglądów czy wizji Kościoła było zakrzyczane, bo jesteśmy wolnym krajem, ale jednocześnie przeciwnikom pokazywania sztuki w ten sposób nie wolno protestować, ponieważ są uznawani albo za jakieś oszołomów, albo obrażani na różny sposób, bo my, inteligenci, żądamy, że wszystko trzeba zrozumieć. Nie trzeba, jeżeli jest obraza jakichś uczuć, a w moim przypadku, chociaż wiesz, no, dyskutujemy, ja nie widziałam klątwy, ale robienie wokół tego sensacji, zresztą przypominam ci, jak cała akcja reklamowa się wokół tego nieszczęsnego spektaklu toczyła, to toczyła się tak, moim zdaniem, żeby wywołać właśnie taką jałową dyskusję. I mam głównie ja żal do artystów. Bo dyskusja, tak jak i niestety Wyspiańskiemu dostaje się rykoszetem. Poszła bokiem dlatego, jeszcze raz to powtórzę, dlatego, że o ważnych rzeczach nie potrafimy rozmawiać. Ja nie wiem, że to są najważniejsze rzeczy, ale są takie sprawy, o których chciałoby się rozmawiać, a one są zamiatane pod dywan. Dlatego proponuję, żeby cała Polska czytała klątwę. Szczepan Twardok był naszym i jego powieść Król, to był główny temat z Małgosią Wojnarowską w wyjątkowym miejscu, czyli w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wschowa. Rozmawialiśmy w programie Kwadrans z książką. Będzie dłużej niż kwadrans może. Tak.